Witam, witam, akwarysta niedzielny. Zaczynamy od tego tworu. No i 20 litrów dokonało swojego żywota, bo tak, zlikwidowałem 60, postawiłem 20. No i te 60 litrów stało mi tutaj, kurde, koło szafy. A ryby gnieździły się, te moje gubiki, ropikta, gnieździły się w tych 20 litrach. Fakt faktem, małe rybki, może i te 20 litrów by tam dla nich nie było jakimś wielkim problemem, ale no, poczytałem trochę oczywiście o tych rybach, jak to ja. No i wszędzie zalecają akwarium przynajmniej 80-litrowe. Dla tych ryb podobno lubią pływać. Najlepiej trzymać grupę 8-10 osobników. No więc pomyślałem sobie, bez sensu. 60 litrów akwarium stoi, a ja będę gnieździł ryby w 20 litrach, bo mi się coś tak ubzdurało. No więc szybka likwidacja 20 litrów, szybkie postawienie 60 litrów. I znowu ta sama sytuacja. Postawiłem te 60 litrów, wypełniłem wodą z mojego 350. Filtr oczywiście nie przestał nawet na minutę pracować. Podłoże tak samo. Więc akwarium ma dzisiaj trzeci dzień. No jak widzicie, żadnych tam jakichś zakwitów wody, ataku glonów czy jakichś tam innych rzeczy. Tfu, tfu. Odpukać w niemalowane, wypluć. No mam nadzieję, że będzie bez żadnych problemów. Ryby absolutnie zniosły to bardzo dobrze. Poza akwarium, poza zbiornikiem były raptem może 2 godziny czy 3 godziny. Wiem, że to może nie fachowo, że powinienem postawić akwarium, poczekać aż dojrzeje i takie tam inne rzeczy, ale no, jestem też trochę raptusem. No, cierpliwość nie jest moją mocną stroną. Ale to jest jedna sprawa. A druga sprawa, że tak jak wspomniałem, wszystko można powiedzieć, że stare. No, woda stara, podłoże stare, filtr stary, kamienie stare, korzenie stare, roślinki tylko doszły, kurde, z 350. No, to też można powiedzieć, że stare. Jedna roślina ta na środku z pracy przyniesiona dzisiaj. No i jeszcze jedno. Tak sobie pomyślałem, a w zasadzie tak to mi akwario zasugerował, skoro miałem w pracy takie ryby, wyłowiłem same samce, to może i u mnie w pracy pływają samiczki. Ale niestety u mnie w pracy te gubiki jakoś tak podumierają, czy zostają wyżarte przez jakąś tam inną moją obsadę i z tych moich samiczek generalnie zostało mi w pracy chyba z 5 czy 6 gubików. Odłowiłem jeszcze 2 czy 3 samiczki takie, które mi się wydawały nie takie zwykłe, trochę mniejsze. A i przy okazji jeszcze 2 czy 3 młodziaki. Takie przecinki też wyłowiłem. No i tyle, zobaczymy, czy to, jeżeli będą się mnożyć, będą się rozmnażać te ryby, to jeżeli to nie są te właściwe samiczki, no to wyjdą najwyżej jakieś kundelki, no i tyle. No, u mnie akwarium w pracy jest przyjmie z otwartymi ramionami, czy tam z otwartą wodą z powrotem. Akwarium wygląda tak, no nic specjalnego, jakichś specjalnych aranżacji nie układałem. Dobra, przejdźmy do 350. W 350 może, jak zauważycie, uda się tutaj wychwycić. Mój samiec doczekał się pobratyńców swojego rodzaju, swojego gatunku. Czy to są samiczki? Nie wiem, bo są za małe. 3 sztuki udało mi się nabyć. Historia można powiedzieć tyle co śmieszna, co tragiczna, bo przed spotkaniem z moim dobroczyńcą, który mi tam podrzuca rośliny i tam różne rzeczy gratisowe,
Mówię, a zajadę sobie do takiego dużego sklepu w Oslo. Popatrzę, co tam jest. No jak to akwarysta, wiadomo. Chodzi do sklepu po to, żeby se pójść, a może coś będzie fajnego. No i oczywiście podszedłem do sprzedawcy. Zapytałem się o moje akarki. Oczywiście nie ma. Oczywiście są niedostępne. Oczywiście zapiszę mnie gdzieś tam. Jak tylko się pokażą, to mi da znać. No. Przyjąłem to do wiadomości, jak zwykle, już od paru tygodni, a można i nawet miesięcy. I poszedłem sobie oglądać, co tam ciekawego pływa w zbiornik. Przeglądając tak różne gatunki ryb, patrzę, jest cenówka. Lyta kara Dorsingera 59 koron. Kurczę, mówię, no mieli te ryby, mieli moje ryby, kurna, na sklepie. Więc może gdzieś jedna, dwie sztuki się uchowały. Chodzę, patrzę, no kurczę, pływają sobie i to nie jedna, nie dwie sztuki, a całe stado, kurna, małych, młodych akarek. No nie, chyba wiecie, jaka była moja radość, kurczę, z tego tytułu. Podszedłem do sprzedawcy, mówię, że macie te ryby, które ja szukam, kurczę. Tak, mamy? Tak, macie. A on mi zaczyna tłumaczyć, że tam tu rośnie, to nie są te, to tutaj im rośnie guz na głowie i tak. Z tego, co zrozumiałem, to chciał mi powiedzieć, że to są flowerhorny. No nie dałem się przekonać tym razem i tym sposobem cztery akarki teraz pływają. Mój samiec, ponieważ jest no, o połowę większy od tej trójki, która przywędrowała do mnie, no jest szefem. Jest szefem tutaj, bardzo śmiesznie to wygląda, kiedy dwie te młode akarki tam się coś próbują stroszyć na siebie, a on podpływa, jest momentalnie, młodzież się rozchodzi, są pogodzeni i nie ma już kłótni. Tak poza tym, no, jak widać na załączonym obrazku, akwarium ma się dobrze. Dzisiaj troszeczkę musiałem, no troszeczkę, no, jedno wiaderko wody podmienić, bo mech. Mech może jest bardzo fajną rośliną przy aquascapingu. Jeżeli ktoś potrafi go umocować, przykleić i pielęgnować, to jest super sprawa. Ale mech puszczony tak jak u mnie, samopas, no to jest masakra. On się po prostu, tu się oderwie, tam się uczknie, tutaj rybki go troszeczkę naderwą i jest, roznosi się po całym akwarium, po całym domu. Więc dzisiaj dużo nie myśląc, odmulacz w rękę i wszystkie te drobne części tego mchu zostały wciągnięte, poszły do kibelka. Niestety. Dobra, no tyle. No moją 350 znacie, więc no co tu dużo, dużo jeszcze więcej będę opowiadał. Chciałem wam tylko pokazać. Zrobiłem mały eksperyment, ponieważ nagrałem ten taki film tekstowy o karmie, o jedzeniu, o tam się wymądrzałem trochę, bo się naczytałem. Zrobiłem taki mały test, jak ryby reagują u mnie na pokarm typu ogórek. Jak reagują na pokarm typu pasza, czyli tabletki dla zbrojników. Chodzi generalnie o zbrojniki. I tutaj teraz możecie sobie zobaczyć. Przyspieszenie 16-krotne jest, bo no, inaczej to by trwało. Zwróćcie zresztą uwagę na zegarek, który tutaj biegnie. Zainteresowanie u mnie ogórkiem takie jak widać. Za chwilę zobaczycie, co się stanie, jak wrzucę tabletki dla zbrojników. Tu z tego filmiku przyspieszonego widać, że najbardziej zadowolone były ampularie. Z tego ogórka
Coś tam jeden zbrojnik próbował skubnąć z tego ogórka, ale to chyba bardziej z ciekawości niż z chęci jedzenia tego ogórka. Proszę bardzo, a teraz tableteczki. Sorry. Wrzucamy tabletki do akwarium. I co robią ryby? Wszystkie ryby. To nie tylko zbrojniki, kurczę. Zbiegną się dosłownie, włącznie z ampulariami, wszyscy do tych tabletek. Zbrojniki momentalnie wyczuwają ten pokarm. On nie wspomnę już o kirysach, tak? Te tabletki wcinają wszystkie ryby i coś mnie drapie w gardle. Ja tutaj nie chcę powiedzieć, że ogórek jest zły. Ja tym filmem chcę pokazać, znaczy tymi dwoma przykładami chcę pokazać, że nasze ryby powinny dostawać po prostu taką karmę, takie jedzenie, które jest dla nich przeznaczone. Jeżeli mamy ryby mięsożerne, to one nie zjedzą nam ogórka, nie zjedzą nam sałaty. Uwierzcie mi, ja próbowałem. I w moim akwarium akurat warzywa to jest. No jest plus, bo ampularie nie będą obżerały tak mocno roślin, nażarły się ogórkiem, więc zostawią trochę rośliny w spokoju. No a tutaj jak widać, no, akarki wcinają, teraz bardzo dobrze widać te młode. Zbrojnik już jeden jest, zaraz podpłynie drugi, potem trzeci. Tabletki w ciągu kilku minut znikną całkowicie. Nie jest to, no proszę, jest już następny zbrojnik. Nie jest to jakaś tam super karma, te tabletki, ale w tych tabletkach jest po prostu to, co ryby potrzebują, tak? Czym się karmią. Niestety w ogórku tego nie ma, więc one tego ogórka nie jedzą. Jestem absolutnie za naturalnymi, żywymi pokarmami. Jeżeli ryby są roślinożerne, to jak najbardziej sałata, ogórek, marchewka, nie wiem, kabaczek, kalafior i takie inne rzeczy. Ale jeżeli ryby są mięsożerne, to niestety musimy im dostarczyć tego mięsiwa. I to takiego mięsiwa, które jest przeznaczone dla ryb. Takie jest moje zdanie i tak tego się będę trzymał. Słucham mądrzejszych, którzy piszą o tym książki. Dobra, tyle na dzisiaj. Popatrzmy sobie jeszcze, jak moje rybole wcinają. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!